Co się tak cieszysz? Już się nie mogę doczekać, na to. Dobra. Siee! 520! Witamy w kolejnym odcinku, w niewiarygodnym odcinku. Co tam się działo, Pamela? To dzisiaj zobaczycie przemianę naszego Adriana El Variato Car, bo tak to chyba tylko można nazwać. Tyś ty zestresowała. Intro! Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, że zepsuł nam się mikrofon i w tym pięknym dniu odbioru jeszcze kolisi nas wrobili. To jest jakieś 160 km od Warszawy i zapraszam tutaj po odbiór autka. Musisz koniecznie kupić jeszcze batona czekałdowego i mieć przy sobie 80 zł. Ej, ty się... Nie pytaj dlaczego, po prostu to jest twoje zadanie. Oszukani bym to nazwał. I na tą całą akcję straciliśmy kilka godzin, ale no finalnie po nocy nam się udało. Zostaliśmy na miejscu. To co my zobaczyliśmy na miejscu. It's like, I don't get it. It's like, God damn, damn girl. It's like, musicie to zobaczyć. Słuchajcie, przeżyjmy to jeszcze raz i wejdźcie tam razem z nami. Cała rodzina El Variato. Jestem zestresowany, ja nie wchodzę. Ja nie wchodzę tam. Ja też nie wchodzę. No wchodzisz? Nie, nie mogę, bo jestem zestresowana i nie mogę wejść. Ja nie mam całego dnia! I twój babon! Liczę do trzech i zamykam to. Będę tu czekał, ile chcę. Chcecie dostać, ją przeklejemy na kolejki, naprawić kolisy, zawiniemy tą furę. To mamy zamknięte i mamy zamknięte i nie widzę i dobrze. Czekaj, czekaj, ja im rzucę ten. Macie. 80 zł dla mnie. I za za gaz. Są tu rodzice? Krystus, mój tata i mama. Nie otworzyłem, ale jeszcze nie patrzę na samochód. Nie wiem, on ma 16, a ona ma... Na kiedy patrzymy? Ty, może psychologa próbujecie kiedyś, czy co? Odwracamy się, dobra? 3, 2, 1... Powiedzieć, ale to jest prawdziwe, czy to jest atrapa? Mucha. Ale chciałem powiedzieć, mucha nie siada, a to proszę, mucha. Zobacz tu! A, kozacki, to też jest chrom taki. Zobacz to! Patrzcie do środka, chodźcie. Dwa kilometry nitki poszły na te fotele. A zobacz na sufit. Na sufit. Gwiazdy! O! Patrz to. Ej, to zmieniasz, się zmieniają kolory. Tutaj masz pilot, pyk i sobie wszystko zmienisz. Wow! Ty się jeszcze nie ciesz, ty się jeszcze nie ciesz, bo wasze zadanie... Co to jest? Co wy robicie? Osiem dych najpierw. Wasze zadanie... Gadałem, że mi wskoczy na wasze zadanie dopiero was czeka, żeby była jasność. Słucham, ja my już zrobiliśmy dwaje, to zabieram i nara. Jakie fele! Ile mnie to kosztowało zachodu, żeby one cię tu znalazły, ale... Tutaj, kurde, trochę Mateusz, tak brakuje jednej, co? Czego? Fergi? Fergi, no dwóch brakuje w sumie. A weź się zastanawiam, dlaczego? I to jest właśnie twoje zadanie. Chcemy sprawdzić, czy umiesz założyć koło na auto. Dobra, Mateusz, to załóż to koło i jedźmy stąd, no. Wiesz, jest noc. Nie, no wiem, no, ale wiesz, że założenie koła to jest 3 minuty roboty, ale gdzie tak? Jedźmy? My już do domu jedziemy. No jedźcie do domu, no. Ale musicie wykonać zadanie. Ale wiesz co, jakbym mógł cię prosić, tylko Mat, mam prośbę. Byś mógł zacząć z drugiej strony, co? Tam już jest założone lekko. Tutaj tylko... Mat, bardzo bym cię prosił, abyś mógł z tej strony zacząć, co? Tylko byś dokręcił to koło i sprawdził, czy dobrze się trzyma wszystko. Co tak sobie usiadłeś? Słuchajcie, bo nie chcę nic mówić, ale... Znaczy ja tam chillowałem na przed chwilą na hamaku, wy trochę macie trasę za sobą, więc... A to tam z drugiej strony jestem, ja się boję, że porusuję felgi. A weź zakręć kołem. Co? Sprawdź, czy dobrze siedzi wszystko. Ale żeś porysował teraz, kurwa, żeś porysował, kurwa. Ej, czemu? Co się stało? To teraz weź to pudełko, które pojechałeś i przynieś, jak mógł cię prosić. I zostaw resztę nam. It was at this moment he knew. He fucked up. No i nie zgadniecie co. W tym momencie okazało się, że nasze 300 km tą i z powrotem, spalenie litrów gazu, 80 zł i baton poszły na marne, bo kółka, które przywieźliśmy, nie pasowały. Może i nie mówię, że działo się dużo więcej grubych akcji. Dużo akcji będzie na wiosnę w naszym programie. Także oglądajcie odjazdowe bryki braci Collins.
oni jeszcze też nie wiedzą, że zrobimy konkurs na ich Instagramie i wszyscy zaczęli obserwować nas, ale to spokojne. A, i zapomniałem wam powiedzieć, patrzcie na nich, bo nie wyjadą dzisiaj samochodem. Co? Jak nie wyjedziemy samochodem? No wyjedziemy. Nie wyjedziecie, ale spokojnie, bawcie się dalej. Powodzenia. A niech go szlak nie kłamał. Wyjechaliśmy dopiero kolejnego dnia. Ale to nic. Nie ma to znaczenia, bo ten El Variato Carto. Jest sztosem, co? Jest sztosem. Let's go! No to może najpierw ty powiedz, a potem ja powiem, żeśmy sobie nie przerywali. Ja czuję tak, stało się coś takiego, że pierwszy raz jak pokazaliśmy ten El Variato Carnage, to było właśnie tutaj na stadionie. Tak, tam dokładnie. Jest zachód, piękne słońca i znowu jesteśmy przed stadionem i proszę bardzo, El Variato Car w najlepszej swojej chyba odsłonie. I właśnie mam takie przemyślenie, że to nie jest, że to jest nasz samochód. No nie, to jest po takie... prostu samochód wszystkich El Variato, że to jest taki po prostu pomnik dla nich, rozumiesz? Nie chcemy też, żebyście myśleli, że może to jest takie jakieś flexing, że to jest takie, o, że my teraz szpanujemy, wiecie, fura, komura, wow. To w ogóle totalnie my tego tak nie czujemy, prawda? My to czujemy jako zwycięstwo takiej idei, po prostu idei El Variato, takiego lifestyle'u i dążenia do tego za wszelką cenę, robienia czegoś na przekór, robienia czegoś, kiedy inni mówią nie rób tego i dążenia no, do marzeń, po prostu do spełnienia ich ciężkiej pracy tak naprawdę. Bo to no, wymaga ciężkiej pracy i takiej upartości. Jestem ci tak wdzięczny, bo gdyby Pameli teraz nie było, to prawdopodobnie vlog już by się skończył. Nie, ja po prostu ja w takich momentach, nie było, Pamela. Gdyby ciebie nie było, to by mnie nie było. Nie, gdyby ciebie nie było, to mnie by nie było i. Gdyby widzów nie było, też by El Variato to nie było i nikogo nie było. Bo to tak naprawdę jest. Szczerze, to jest też to, że wy jakby nas nakręcacie, motywujecie do tego, żeby cały czas próbować nowych rzeczy, ciekawych, żebyście jakby mieli ten entertainment, motywację od innej strony, taką prawdziwą, od kulis, takie sięganie po rzeczy, które są niemożliwe. Że to jest takie żebyście from the bottom. Tak, ale wiesz, że człowiek mówi w codziennych rzeczach, nie, to jest nierealne, to jest niemożliwe, tego się nie da. Nie można się uśmiechać cały czas, nie można być zadowolonym, nie tak. Można w coś wierzyć, co wymaga czasu. Można. Chciałam powiedzieć, kurwa, można, ale naprawdę, no nie wiem, szalejcie, słuchajcie, trzeba szaleć już standardowo, nogę w górę, trzeba zawsze mieć i do przodu, nie przejmować się, iść po swoje i to jest pomnik dla was. Nie wiem, co już powiedzieć, nie wiem, co mogę nie no, mówić, czy, tam już można by było cięcie, ale ja chciałem tylko dokończyć, Pamela. Dlaczego ja ci tak bardzo dziękuję, rozumiesz? Mi? Za tak, co? Bo mi w takich momentach zawsze, jak dobrze wiecie, znacie nas już doskonale, mi zawsze brakuje słów. Ja się plączę, ja naprawdę emocje u mnie tak biorą górę, że ja nie potrafię targając się wysłuchać. I w takich. Tobą jak szata. Dokładnie. Ja wewnętrznie ryczę jak dziecko. I w takich momentach zawsze Pamela jest w stanie jakby wyrazić dokładnie to, co ja czuję. I myślę, że co czuje większość osób w tym momencie. I dziękuję ci. Dziękuję ci. I do zobaczenia. Nie przesadzaj. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ojej, ile tu historii. Sięgaj po marzenia. Rób to, na co masz ochotę. Niech nikt ci nie powie, że się nie da. Just. Yes, you can.
Starym wolny barę na mnie.